Sytuacja w szkole. Trzecia klasa podstawówki. Nowa pani od języka polskiego wita się z dziećmi. Zauważyła, że na końcu stoi trzech identycznych chłopców. Podchodzi do nich i pyta. Czy wy jesteście trojaczkami? Tak, proszę pani. A jak się nazywacie? Adaś. Odpowiada cieniutkim głosem pierwszy chłopiec. Maciuś. Odpowiada piskliwym głosem drugi z chłopców. Władek. Mówi grubym basem trzeci chłopczyk. Wy dwaj mówicie takim piskliwym głosem, a ty takim męskim. Dlaczego tak jest? Wie pani, mama ma tylko dwie piersi i tych dwóch karmiła, a ja z tatą piwo piłem.